1 marca i Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Od momentu, kiedy obchodzimy go tak uroczyście i coraz bardziej uroczyście z roku na rok, przenosi nas do Podlaskiego Lasu, do pierwszej sceny z filmu Popiełuszko, Wolność jest w nas. Pamiętamy scenę, w której młody Jerzy Popiełuszko, będąc na grzybach wraz z swoim ojcem, był świadkiem ataku komunistów na oddział żołnierzy niezłomnych. Pytał wówczas Jerzy Popiełuszko swego ojca: ci w lesie to bandyci? Nie. Żołnierze? Też nie. Raczej rycerze. Oni wygrają? Nie. Przegrają? Też nie. Wygrali. Wygrali, proszę Państwa, dlatego, że to rzeczywiście byli i są rycerze, bo przecież mówimy o tych poległych, ale mówimy też o tych, którzy są wśród nas, którzy są świadkami tamtych wydarzeń, którzy byli uczestnikami tamtych wydarzeń, a którym my jesteśmy winni wdzięczność, bo dzięki nim jesteśmy tutaj w wolnej, niepodległej ojczyźnie. Wygrali, bo byli i są rycerzami, bo żyli prawdą, karmili się prawdą. Bóg, honor, ojczyzna to nie było tylko hasełko, ale pokarm w tych niezwykle trudnych czasach, czasach beznadziejnych. Gdyby nie honor, Bóg, ojczyzna, które mieli w sercu, nie przeżyliby i poddaliby się wcześniej. Tymczasem, choć zostali zwyciężeni, to nigdy nie ulegli. Dlatego są niezłomni, dlatego byli później wyklęci. Nasza pamięć o nich to jest budowanie naszej tożsamości narodowej, to jest budowanie naszej przyszłości, przyszłości naszej ojczyzny, przyszłości naszego narodu. Pamięć oznacza zakorzenienie w prawdzie. Pamięć oznacza wspominanie ich bohaterstwa, ich ofiary, ale oznacza również niezapominanie o katach i zbrodniarzach. Jeśli pamięć oznaczałaby również wybielanie katów i zbrodniarzy, byłaby fałszowaniem historii, a nie pamięcią o historii, byłaby jednocześnie opluwaniem ich ofiary i ich męczeństwa. Pamięć musi być pełna i musi bazować na prawdzie, w przeciwnym razie nie będzie budowała przyszłości tej naszej ojczyzny i tego naszego narodu. Pamięć dla nas chrześcijan najpełniej wyraża się w modlitwie i w najgłębszej jej formie, najwspanialszej jej formie, jaką jest Eucharystia. I za tą Eucharystię bardzo serdecznie dziękuję księdzu prałatowi, czcigodnym księżom koncelebransom. Pamięć to nie to samo, co wybaczenie. Słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, święty Mateusz uczył nas, że mamy wybaczać. My to wiemy, my chrześcijanie codziennie modlimy się i mówimy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Mamy wybaczać, nawet gdyby ktoś nie prosił nas o to wybaczenie. Ale wybaczenie nie znaczy zapomnienia. Gdyby było wybaczenie oznaczało zapomnienie, oznaczałoby również naiwność, dokładnie tak samo jak miłosierdzie nie oznacza naiwności. Pamiętamy. Cześć i chwała bohaterom. Szczęść Boże.